Trener Rudolf Rochaczek po meczu z Polonią. Panie trenerze, no nie będę ukrywał, przede wszystkim chciałem porozmawiać jednak o tym finale. Dziękujemy bardzo. O finale Pucharu Polski oczywiście mówię. No ja dziękuję, jak myślę, ja wiele razy powtarzał zawodnikom, że zawodnicy grali, zagrali bardzo dobrze. Myśmy tam byli trzecim zespołem co do jakości, jak powiedział Rafał Radziszewski, ale pokazaliśmy charakter, wiarę w siebie, w możliwość wygrania z każdym z przeciwnikiem, a co jest najważniejsze, gra do ostatniej sekundy, dosłownie do ostatniej sekundy, a w ostatniej sekundzie się rozstrzygł Puchar Polski. Także ja tylko dziękuję zawodnikom. Oczywiście cieszę się, że my kibicom stworzyli i zrobili tyle radości. Muszę podziękować profesorowi Filipiakowi za warunki, za w ogóle możliwości tutaj, że ten klub istnieje. A cieszę się tak samo, żeśmy rozpoczęli sezon od wygranego meczu. A wiadomo, czeka nas ciężkie 3 miesiące, ale myślę, że jesteśmy przygotowani do tego, a możemy normalnie grać. Panie Rudolfie, padło nazwisko, to może je kontynuujmy. Mówi się, że bramkarz to jest czasem 50%, czasem 70-80% sukcesu. Ile procent sukcesu zdaniem trenera w finale Pucharu Polski to jest Rafał Radziszewski? No i to tak powiedzieć, bronił bardzo dobrze. Gdyby nie było zawodników, tak po prostu on sam to nie wygraje. Gdybyśmy nie mieli bramkarza, to nie wygramy. To się połączyło razem. Połączyło się super forma Radziszewskiego. Ostatnio kolejny raz, nie pierwszy raz. Połączyło się chemia drużyny. Tak samo było i trochę szczęścia, bo bez szczęścia się nie da niczego wygrać. A to wszystko spowodowało to, żeśmy wygrali pierwszy raz Puchar Polski. Panie Rudolfie, w tym momencie pan jest chyba, nie jestem na 100% pewien, ale wydaje mi się, że pierwszym w historii Polski trenerem, który zdobył wszystkie kolory medali i Puchar Polski. Jest pan syty w tym momencie? Jest motywacja do dalszych działań? Nie wiem, ja nie jestem historykiem. Nie czuję się opotrzebowany, nie czuję się zmęczony. Wiadomo, że w Krakowie zawsze 8-10 zawodników każdy rok przychodzi nowych. Drużyna się zmienia, także ta praca się rozpoczyna od początku. Ja dalej jestem po prostu przygotowany do trenowania, mam dużo nowych pomysłów, a tak samo byśmy chcieli tutaj w Krakowie stworzyć i lepsze warunki dla młodzieży. To jest też ważne, nie tylko, że pierwszy zespół ma sukcesy, ale i młodzież po prostu miała mieć lepsze warunki do trenowania. Nie liczmy na sukcesy u młodzieży, bo młodzież się ma uczyć grać hokej, a nie mieć sukcesy. Sukcesy to w juniorach a pierwszy zespół. Ale tak samo nasz cel by miał być po prostu stworzyć lepsze warunki i dla trenowania tych młodych. Panie Rudolfie, takie pytanie trochę o tajemnicę kuchni, o ile pan może to powiedzieć. Jest pan znany z tego, że pan w odpowiednich momentach bierze czas. Kiedy drużyna gra w 3-5 i trener bierze czas, to czy w tych 30 sekundach mówi się o założeniach taktycznych, czy bardziej się mobilizuje mentalnie zawodników? Tak, tam są dwie warianty możliwości grania, to nie ma sensu grać do szczegółu, ale są dwie warianty, albo gra dwa w przodzie, albo jeden w przodu, albo się zmieniają. To jest czas na to, aby zawodnicy si pogadali, albo ja im powiedział, jaki system się będzie grać, bo nie ja powiedział. Oni muszą zareagować na to, jakim systemem gra przeciwnik. Jeżeli tam była trójka, co wiem, że
že będzie grado slabienie a byla na zmianie tej ostatniej. Takže ta time dlatego aby wypoczęła, aby po prostu tych 30 sekund nám pomohlo, aby oni mogli grát. Ja uważam, že v tej situácii to tam bolo dobre rozwiązanie, dobrá decyzja. Wiadomo, padla tylko jedna branka, ale jak se później ukázalo, to byly klíčové momenty v meču se Sanokem, druhá tercia, kdy jsme přežili 4 minuty 5 na 3 a chyba 12 alebo ile minut v oslabění. A to se pokázalo jako decidujące a možlivé, že těch 30 sekund nám vyhrálo puhar. Panie trenerze, a jeszcze a propos czasu, czy gdyby pan tego czasu nie wziął, to w tej sytuacji 9 sekund przed końcem dogrywki pan by wziął czas? Gdyby pan miał do dyspozycji? To kwestia czasu druga. Kto by był na lodzie ze strony Sanoku, jeżeli by tam byli kluczowi zawodnicy, to na pewno bych nie zebrał time, bo to by było na korzyść Sanoka. A to pole sytuacje, no, to by było na lodzie. No. Panie trenerze, tak jeszcze pod koniec. Był pan prezentować puchar na treningu noworocznym piłkarzy. To jest tradycja wieloletnia i tak naprawdę jedno z najważniejszych dorocznych wydarzeń w klubie. I tak naprawdę pan z pucharem dostał największą owację na tym treningu. Czuje się pan taką osobą numer jeden w klubie? Nie, ja... Na pewno nie, ja zawsze jestem powtarzał, a będę powtarzać, że ja chcę, a życie piłkarzy, aby grali jak najlepiej. Wiadomo, polska piłka w popularności jest po prostu więcej popularna jak hokej, a ja życzę piłkarzom mistrza tak samo, aby zdobywali albo aby grali puchary europejskie. To każdy mi wie, że my jesteśmy jeden klub a my nie mamy problem, ja nie mam problem z Wojtkiem Stawowym, abych mu pogratulował k zwycięstwu, a Wojtek nie ma problem, aby mi złożył gratulacje, żeśmy wygrali Puchar Polski. My to ciągnęmy oba dwa w jednym klubie a ciągnęmy to po prostu tak, aby kibice byli zadowoleni, aby ich przychodziło jak najwięcej, bo dlatego się to gra. A ja się cieszę, że jestem tam mógł być na tym treningu a bierze to jako ocenę dla całego klubu, nie tylko dla mnie. Panie trenerze, przedostatnia sprawa. Czy pan miał okazję już po tym Pucharze Polski rozmawiać osobiście z profesorem Filipiakiem? Wymieniliśmy sobie parę SMS-ów, życzenia świąteczne. Na pewno będziemy gadać, no bo my lubimy gadać nie telefonicznie albo na mailach, ale jak profesor będzie w Krakowie, tak na pewno się spotkamy. A na pewno otrzymamy wsparcie, tak jak za wszystkie te lata od niego my otrzymali wsparcie z jego strony, tak zawsze jsme se dogadali na wszystkim, tak jestem przekonany, że i teraz, nebo i w tym roku ta nasza współpraca będzie po prostu funkcjonować tak jak do tej pory, to znaczy bezbłędnie, bardzo dobrze. Do czego zmierzałem tym pytaniem? Chodziło mi o to, czy ma pan listę jakichś próśb, które profesor mógłby w zamian za ten sukces, nie wiem co tutaj wymienić, nagrody dla zawodników, czy może ofertę przedłużenia kontraktu dla przynajmniej kluczowych zawodników, bo wiadomo, że po tym sezonie się wielu kończą umowy. Kibice generalnie uważają, że no, pan ma argumenty, żeby porozmawiać o tym z profesorem i pan się z profesorem lubi. Ja powiem tak, my na każdym spotkaniu gadamy na różne tematy, oczywiście sportowe tematy, hokejowe tematy, a na pewno dojdę i teraz na tym spotkaniu na temat hokeja, na temat składu, na temat zawodników, a tak dalej, tak dalej. Zawsze gadamy o strategii klubu, w jakim kierunku klub
pójdzie, albo jaki będzie następny sezon. Będziemy gadać. Mówię, wszystkie te lata żeśmy się dogadali. Niektórzy gadali, że ja nie wiem, 2-3 lata temu odszedł taki owaki zawodnik, a Krakowie nie będzie, po prostu już żadny medal nie będzie, że po prostu się kończy hokej. Stworzyliśmy z inną drużynę. W tym roku, jak odszedł właśnie czelowi zawodnicy, Walczak, Wojcik, Beś, Laszkiewicz, ja nie wiem jeszcze kto tam odszedł, że po prostu drużyna nie ma szans w ogóle grać. No, wygraliśmy Puchar Polski. Ja uważam, że te zmiany stwarzają, są tak, tak interesujące, że powstają nowe gwiazdy. A nam się to tak udało, że zawsze ktoś odchodził, poczuł się, inaczej, zawsze odchodzili z Krakowi zawodnicy za lepszymi warunkami finansowymi. Żaden zawodnik nie poprawił jakość swojej gry, co ojciec Krakowi. Że byśmy mu powiedzieli, że zaczął grać o 20-35% lepiej niż w Krakowie. Nie było takiego zawodnika. Każdy z Krakowi poszedł za pieniądzami do innych klubów. Przyszli nowi, a ci po prostu pokazują i w tym roku pokazali, i w tym pucharze pokazali, po prostu, że są dobrymi zawodnikami, że tylko im trzeba tam tylko więcej miejsca na lodzie, a że po prostu nie tylko nazwiska grają, ale no po prostu to serce, ten charakter tam musi być. Także ja myślę, że znajdę taką wspólny język, wspólny pogląd na to, jak po prostu w tym hokeju dalej pracować. Panie trenerze, dziękuję bardzo. Ostatnia rzecz, z całego serca dziękujemy i na ten nowy rok życzymy, ja życzę czytelnicy, kibice, samych sukcesów prywatnie, zdrowia, medalu, nowego kontraktu. Dziękuję. Ja i jak najlepszego składu, żeby profesor panu dał. No, no nie zawsze najlepszy skład gwarantuje złoty medal. No ale to już wygadali przed tym. Ja życzę tak samo wszystkim kibicom zdrowie w nowym roku, od dużo sportowych sukcesów, a proszę o takie wsparcie dla nie tylko hokeja, ale i piłki jak do tej pory. A pewnie wierzę, że będzie lepiej niż do tej pory. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.